No cześć. Kogoś tutaj dawno nie było, co? Na pewno nie mnie. No to co? Wypadałoby się wytłumaczyć, czemu mnie tu nie było, nie? Przez cały styczeń miałam zapalenie spojówek i nie widziałam. To dobrze. To jest jedynie tak, że oślepłam czy coś, nie? Ale nie mogłam używać komputera. Praktycznie rzecz biorąc wcale, a później miałam sesję, a przez to, że nie mogłam używać komputera przez cały styczeń, to przez cały luty musiałam przed nim siedzieć. A później prawdopodobnie miałam COVID. Ale jeszcze nie wiem, dowiem się, jak zrobię testy z przeciwciał. No. Dlatego mnie nie było. O czym dzisiaj będziemy mówić? O gorsetach. Czyli o temacie od dawna wyczekiwanym przez parę osób, o czym wiem, i wreszcie zrealizuję moją obietnicę, która miała być zrealizowana 2 miesiące temu. Ale ważne, że jest. I będziemy mówić o gorsetach damskich i wiadomo w XIX wieku. O gorsetach męskich, dziecięcych, ciążowych opowiem innym razem, tak, takie były. A o tym, że gorsety nie dobijały, to też opowiem innym razem, bo dzisiaj nie mamy na to czasu. Ale opowiem, obiecuję. Więc czym właściwie jest gorset? No, to jest trudna sprawa, dlatego że mamy bardzo różne pojęcie o tym, czym gorset jest, jak on wygląda. Współcześnie mamy usztywniane gorsety, które można nosić jako element odzieży wierzchniej, oraz gorsety bieliźniane, czyli takie, które zazwyczaj mają jakieś 3 na krzyż plastikowe fiszbiny. Mamy gorsety ślubne i całą masę różnych innych pasów gorsetowych i wszelkich innych możliwych form, które ktoś nazwał gorsetem. A w historii? Tak naprawdę gorset powinniśmy rozpatrywać jedynie w kontekście XIX wieku w górę. Dlatego, że to od tego momentu słowo gorset faktycznie się pojawia. Tutaj, jeżeli chodzi o to, jak badacze uważają, co jest gorsetem, no to gorsetem nazywa się formę usztywnianego wsparcia dla biustu oraz tułowia, która powstała właśnie po początku XIX wieku i która zawiera miseczki, dlatego że jeżeli chodzi o tę epokę napoleońską, to tutaj właśnie takim przełomowym momentem w historii gorsetu było to, że pojawiły się miseczki, ponieważ wcześniejsze formy, które również dziś współcześnie wiele osób nazywa gorsetami, chociaż jest to określenie błędne, miseczek nie zawierały. I mam tu na myśli XVIII-wieczne sznurówki, tu znowu sznurówka od sznurowania, i na sznurówkę część osób, sznurówką nazywa część osób również gorsety z początku wieku XIX, z epoki napoleońskiej. Aczkolwiek tutaj sznurówkę mamy na myśli głównie XVIII wiek, XVII-wieczne suknie z kształtem i jeszcze z końcówki XVI wieku. I tutaj jest bardzo trudna kwestia, czy to jest gorset, czy to nie jest gorset. Ale zatrzymajmy się na tym, że od końcówki XVI wieku pojawiają się usztywniane formy garderoby noszone na zewnątrz, na ubraniach, na koszuli, które są elementem sukni wierzchniej. I później w biegu historii, w XVIII wieku, noszone są już pod ubraniem wierzchnim, czyli na koszulę pod suknią wierzchnią, a w XIX wieku przekształcają się one w pełnoprawny gorset. I ze sznurówki właśnie uzyskujemy gorset wskutek wprowadzenia do nich miseczek. I wtedy też mniej więcej zaczyna pojawiać się w bardziej powszechnym użyciu słowo gorset, które jednocześnie wciąż funkcjonuje naprzemiennie ze słowem sznurówka. I czy to jest błąd? Czy błędem dzisiaj będzie nazwanie napoleońskiego gorsetu sznurówką? Nie będzie. I to jest w porządku. Terminologia, jak zawsze, jest beznadziejnie skomplikowana. Przyjmijmy więc, że powiedzmy pewne formy gorsetowe mamy od końcówki XVI wieku, co sprawia, że przez bardzo, bardzo, bardzo dużo czasu kobiety gorsety nosiły. I tutaj pojawia się pytanie, czy one były tak śmiertelne, jak wszyscy myślą? Jak jesteście ciekawi, to porozmawiamy o tym innym razem. No. Kobiety to na pewno były śmiertelne. Słabo. Więc, żeby zastanowić się nad gorsetami XIX-wiecznymi, zwłaszcza tymi z początku XIX wieku, tak jak już wiele razy na tym kanale, musimy cofnąć się do wieku XVIII. Dlaczego? Dlatego, że to z niego wyewoluował gorset XIX-wieczny. Zatem jest nam to potrzebne do omówienia gorsetów z początku wieku XIX, z epoki napoleońskiej. Zastanówmy się zatem, jak wyglądał XVIII-wieczny gorset. Bo nie wyglądał on tak, jak dzisiaj standardowo myślimy o gorsecie. Przede wszystkim miał on kształt odwróconego stożka. Bo to było związane z całą masą rzeczy, takich jak chęć zawładnięcia nad naturą, która pojawiła się w oświeceniu, i rzeczy, o których możecie posłuchać tutaj. Więc zapraszam. Więc po co ten
korset się pojawiał. Oczywiście po to, żeby usztywnić ciało. Spełniał również tutaj takie funkcje jak korset XIX-wieczny. Miał sprawić, że ubranie będzie leżeć na ciele odpowiednio, nadać mu satysfakcjonujący kształt. I nie miał miseczek, w związku z tym, z czym biust był wypchnięty do góry i spłaszczony z przodu. Ponieważ no, skoro nie było miseczek, to nie było miejsca na niego i musiał on którędy się ulać. Ciekawe, skąd znamy ten wysoko osadzony biust. Czyżby z epoki napoleońskiej? Bo wiecie, wiadomo, że przez to, że była rewolucja francuska, to wszelkie formy arystokratycznego, zgniłego życia musiały odejść, w tym również ubiór. I oczywiście, że odeszły, ale potem wróciły po jakichś 5 minutach, bo pojawiła się z powrotem jakaś forma biustu, bo zrozumiano, że jest on... Wsparcia biustu, nie biustu. Biust był cały czas. Jakaś forma wsparcia biustu się pojawiła, bo oczywiście, że była ona potrzebna, bo po prostu ludzka anatomia tak wygląda, że jak nie ma stanika czy jakiejkolwiek innej formy podparcia biustu, to jest nam niewygodnie. Więc te wszystkie zgniłe, arystokratyczne, złe rzeczy pojawiły się w tym, że znowu ten biust był tak wysoko uniesiony. I ta rewolucyjna idea, żeby z korsetów zrezygnować, musiała poczekać kolejne 100 lat. Mniej więcej. Więc wraz z przełomem wieków pojawia nam się gorset regencyjny. Napoleoński, jakkolwiek inaczej chcemy to nazywać. I gorset z tej epoki zawiera wszystkie elementy, które już funkcjonują w wieku XIX, w wieku XX i zresztą również dzisiaj. Poza jedną, nie ma metalowych oczek, co sprawia, że nie można go bardzo ciasno zasznurować, więc mówienie o tym, że ten gorset był tak ciasno sznurowany, że po prostu się umierało w epoce napoleońskiej zupełnie jest bez sensu, bo przez to, że oczka były po prostu obrabiane nicią, to nie można było tego ściągnąć tak jak później gorsetu powiedzmy secesyjnego. Dlatego, że no, dziurki się wyrabiały i przedarłoby się wszystko po prostu, gdybyśmy chcieli tak mocno sznurować ten gorset. Zresztą w gorsecie z epoki napoleońskiej w ogóle nie trzeba się bardzo mocno ściskać, bo i tak nie widać talii. Naszym głównym celem tutaj jest uniesienie biustu. Ale o sylwetce za chwilę. Zastanówmy się, jakie są elementy gorsetu. Przede wszystkim brykla. Jedna brykla. I dlatego później, i również zresztą dzisiaj, kiedy mamy zapięcie z przodu, mamy parę brykli, nie jedną bryklę. I to wynika po prostu z rozdzielenia się w połowie wieku mniej więcej jednej brykli na dwie. Co jest dość logiczne, żeby mówić, że dzisiaj mamy dwoje brykli, nie jedną. Była to w epoce napoleońskiej drewniana lub kościana konstrukcja, taka deseczka. Pojawiała się również metalowa, co ciekawe. Więc mój gorset napoleoński nie jest tak niehistoryczny, bo ma metalową bryklę i może być, jest w porządku. I przez to też jest lepszy trochę do mojej figury. Więc ta drewniana, kościana, metalowa, bądź jakakolwiek inna deseczka, która znajdowała się w specjalnej kieszonce w naszym gorsecie, w naszej sznurówce, jakkolwiek jeszcze chcemy w tym momencie ten element ubrania określać, znajdowała się z przodu i służyła temu, żeby mało fiszbinowany gorset, ewentualnie w ogóle nie fiszbinowany, jedynie usztywniony sznurkiem, nie zwijał nam się na ciele. Po prostu przez to, że była tam włożona ta deseczka, po pierwsze nie mogliśmy się garbić, spłaszczała ona nasz brzuch, bo musieliśmy go jakoś tak bardziej prosto trzymać, takie mam wrażenie, i którędyś on się wylewał, później dołem, wiecie, typowo. To ten spłaszczony dzięki tej deseczce brzuch, bo też przez to, że ta deseczka tam była, to on się tam nie mógł falować i marszczyć pod materiałem, służyła ona właśnie temu, żeby materiał nie mógł się zwinąć na naszej sylwetce. I później ona służyła w sumie temu do mniej więcej lat 50., kiedy zmieniła się w dwoje brykli, która wtedy już była zwyczajnym zapięciem, ta brykla z drugiej połowy XIX wieku. No i dodatkowo taką kwestią, którą ta brykla nam załatwiała, było modne rozszerzenie biustu, bo w epoce napoleońskiej biust powinien być rozdzielony, nie ściśnięty ze sobą, tylko jak takie dwa jabłuszka, nie? Poza bryklą w gorsecie znajdowały się, lub mogły się znajdować, bo to w tym momencie nie było aż tak konieczne, fiszbiny, które zapewniały nam usztywnienie, to oczywiste, tak jak później przez cały XIX wiek. I fiszbiny tutaj najczęściej były z fiszbinu naturalnego, czyli ze zębów wieloryba, najprościej mówiąc. Ewentualnie
wcześniejszym wieku, w wieku XVIII, można było te fiszbiny wielorybie zastąpić fiszbinami wiklinowymi na przykład, które były tańsze niż takie wielorybie i które były trochę sztywniejsze, przez co no, nie było na pewno aż tak wygodnie, bo naturalny fiszbin się rozgrzewa i dopasowuje dobrze do ciała, w przeciwieństwie do fiszbinu metalowego, który takich właściwości już nie posiada. Dlatego tutaj jest pytanie, czy taki plastikowy, dobry fiszbin współczesny jest lepszy niż metalowy? No na pewno jest gorszy niż taki naturalny, ale taki naturalny nie jest etyczny. I nie jest do kupienia. Przynajmniej u nas. A jeżeli jest gdziekolwiek, to nie kupujcie, bo nie wolno zabijać wielorybów. Jak już wspomniałam, oczek kaletniczych, które pojawiają się dopiero w latach 20. XIX wieku, pod ich koniec w dodatku, nie było. Były obrabiane niteczką dziurki. Widziałam gdzieś oczka kościane, ale one najprawdopodobniej były dodane później do gorsetu, w którym je widziałam. Więc załóżmy, że były głównie te oczka sznurowane. Nawet jeżeli się pojawiały inne, no to jednak nie były one dominujące w epoce napoleońskiej. Wiązanie. Oczywiście w okresie napoleońskim znajdowało się ono z tyłu, co ciekawe, w przeciwieństwie do XVIII wieku, kiedy mogło znajdować się również z przodu, albo tylko z przodu. Wtedy często pojawiała się taka specjalna wkładka, którą umieszczało się pod gorsetem i która sprawiała, że nasze ciałko było takie, wiecie, zasłonięte i można było wbić szpilkę, bo XVIII-wieczne ubrania często ubierało się na szpilki po prostu. I też to ciekawe, gorsety napoleońskie często zachowywały jeszcze nie taki normalny układ wiązania gorsetowego, jaki znamy dzisiaj, ale wiązanie spiralne, czyli oczka były umieszczone na skos, przez co ubranie takiego gorsetu wymagało przede wszystkim, to oczywiście można zrobić bez tego, ale to jest bardziej kłopotliwe, drugiej osoby, która by nas zasznurowała, czyli na przykład za pomocą igły przyciągnęła sznurek od dołu do góry, dzięki czemu nasze ciało może się lepiej w takim gorsecie ułożyć i na przykład biust można lepiej wypchnąć. Dzisiaj raczej się używa, przynajmniej często się spotykałam z takim wiązaniem standardowym w tych gorsetach napoleońskich, dlatego, że po prostu jest ono łatwiejsze do ubrania w pojedynkę. Więc myślę, że tutaj dominuje ta kwestia, ale również no, można zastosować to wiązanie spiralne i będzie ono bardziej poprawne historycznie. Jeżeli chodzi o element, który jeszcze gorsety mają w pierwszej połowie XIX wieku, to są to ramionczka. One znikają dopiero mniej więcej w latach 50., bo wtedy po prostu przestają być potrzebne. I wtedy też można łatwiej się garbić, to wiecie, taka korzyść za to, że coś cały czas nie spada z ramion. Nienawidzę gorsetów regencyjnych, nienawidzę, naprawdę. Nigdy nie udało mi się osiągnąć tego, żeby takie ramionczko, nieważne jak mocno je zacisnę, siedziało dobrze na moich ramionach, muszę być do tego cały czas wyprostowana i jest mi niewygodnie. Kurczę, czyżby osiągnęli swój cel? Czyżby udało im się spełnić to, czego chcieli, żeby mieć prostą sylwetkę? Chyba tak. Po co to komu? Później, w momencie, kiedy pojawiają się dwie brykle zamiast jednej, pojawiają się również takie zapięcie w formie grzybków, które znamy z dzisiejszych gorsetów. I również w połowie mniej więcej wieku, kiedy zaczyna być podkreślana talia, pojawia się taki metalowy haczyk. Mogliście się zastanawiać, jeżeli widzieliście historyczne gorsety, po co ten haczyk jest. On tak naprawdę nie jest po to, żeby sobie tam sznurek od gorsetu wsadzić pod niego. Znaczy też można, nie? Ale docelowo służył on temu, żeby umieścić pod spodem, pod tym haczykiem halki, po to, żeby mniej materiału osiadało nam w talii, przez co mogłaby być ona optycznie mniejsza. Więc same korzyści. Więc jakie zmiany zachodziły w gorsetach w XIX wieku? Rozpoczynamy, tak jak już w sumie opisałam, od tego naszego regencyjnego gorsetu, który no tutaj już znamy, wiemy jak wygląda. I nie zmienił on się w sumie aż tak bardzo do momentu lat 30., 20., bo to jest moment, kiedy właśnie w latach 20., 30. coraz ważniejszą rolę odgrywa talia, która coraz bardziej stopniowo przesuwa się w dół od tej napoleońskiej figury, w której talia nie była w ogóle akcentowana, do figury, która w latach 50. już tą talię akcentuje dość mocno. No i w związku z tym trzeba było ten gorset trochę zmodyfikować i sprawić, że on tą talię będzie jakkolwiek podkreślał, no bo wcześniej tego po prostu nie robił. No i tutaj główną różnicą między gorsetem napoleońskim a tym z lat 20., 30. jest właśnie to, że ta talia zostaje tam zaznaczona, pojawia się, a dzięki oczkom kaletniczym można go zasznurować porządniej i trochę mocniej. I dalej to nie jest ściskanie się takie, że się omdlewa, bo tak nie robiono praktycznie. Nie dajcie się zwieść literaturze, ona kłamie.
często. Ale tak, jest szansa, żeby zacisnąć się mocniej. Tak naprawdę ten moment, kiedy faktycznie takie mocne sznurowanie się pojawia, to są dopiero końcowe lata wieku XIX. I wtedy tak naprawdę nie było potrzeby, żeby się aż tak mocno sznurować, jak dzisiaj wszyscy myślimy, bo mieliśmy całą masę halek, a w latach 30. dodatkowo wielkie rękawy, które sprawiały, że nasza talia po prostu optycznie stawała się malutka, więc nie trzeba się było katować czy coś. Zresztą później też tego raczej nie robiono. Jak się mocniej wiązano, to na bal, a raczej nie na co dzień, bo po prostu nie było takiej potrzeby, bo były różne inne opcje i różne inne sztuczki, które pozwalały nam oszukiwać wszystkich dookoła, że mamy mniejszą talię niż mieliśmy naprawdę. Lata 30. to jest też moment, w którym pojawiają się takie pierwsze, sensowniejsze i porządniejsze próby zrobienia gorsetu, który byłby zapinany z przodu. Dlatego, że jednak to, że ktoś musiał nam w ubieraniu tego gorsetu pomóc dla części społeczeństwa, która nie posiadała służby i która też gorsety nosiła, mogło być dość kłopotliwe. Tutaj twórcy wychodzą w pewien sposób naprzeciw i poszukują rozwiązań i patentów, które umożliwiłyby zrobienie czegoś takiego. No i oczywiście, pierwsze co przychodzi na myśl, guziki. Pojawiają się gorsety zapinane na guziki, ale one nie są komfortowe dla noszących je kobiet. Dlaczego? Dlatego, że taki guzik może bardzo łatwo odstrzelić pod wpływem dużego naprężenia i gorset wtedy się rozpina i mamy problem, zwłaszcza w społeczeństwie, które ma ściśle określone restrykcyjne normy moralne, gdzie niekoniecznie chcemy, żeby nasz gorset się rozpinał. Więc tutaj pojawia się właśnie problematyczność tych gorsetów. I dopiero lata 40., końcówka 40. tak właściwie, lata 50. to jest moment popularyzacji gorsetów z dzisiaj znaną nam bryklą, z parą brykli zapinanych z przodu na grzybki. I to jest moment naprawdę rewolucyjny w historii gorsetu, bo po prostu sprawia, że już absolutnie i zupełnie możliwe jest ubranie się w gorset samemu. Bo wcześniej można było to zrobić, ale trzeba się było trochę nakombinować, a tutaj oczywiście gorsetu XIX-wiecznego, bo XVIII-wieczny gorset sznurowany z przodu można było ubrać samemu i to nie był żaden problem. To też warto podkreślić. Ale tutaj w momencie właśnie połowy XIX wieku, kiedy kobieta może ubrać się sama w gorset, daje to jej pewną autonomię i pewną swobodę, której nie miała wcześniej. No a jeżeli miała, to była ona w ograniczonym stopniu. No i oczywiście mamy tutaj kwestię całej innej masy rzeczy, która ogranicza swobodę kobiety. Ale to jest zawsze jakiś taki mały promyczek nadziei i światełka, prawda? I nie, nie potrzebujemy 10 osób, żeby zawiązały nam gorset. Można to zrobić zupełnie samemu. Mogę to też kiedyś pokazać, jeżeli ktoś nie wierzy. Lata 40. przynoszą nam zatem wreszcie gorset, który możemy zapiąć samemu. A lata 50. Sprawiają, że znikają ramionczka. I one nie pojawiają się w gorsecie już w sumie nigdy, pojawiają się oczywiście w gorsetach dziecięcych, ale tutaj one raczej nie wracają, dlatego że są po prostu piekielnie niewygodne i wreszcie cieszę się, że one zniknęły i umarły na zawsze. Nie wracajmy do tego. Nie wracajmy do ramionczek. Dzisiaj mamy je w stanikach i też są niewygodne i też cały czas latują. Nieważne jak dobry to nie jest stanik. Albo się wrzynają, więc... No to tylko się zastrzelić, nie? Lata 60. to jest kolejna ciekawa zmiana w gorsetach. Wcześniej były one szyte raczej z kremowych, białych tkanin, które były raczej neutralne. Co było zwłaszcza korzystne, jeżeli nie planowało się ubierać na to żadnej koszulki gorsetowej. Oczywiście ubranie praktycznie zawsze miało podszewkę i praktycznie zawsze występowała jakaś halka, ale to jednak jest jakaś taka istotna zmiana, bo na przykład jeżeli mieliśmy suknię z cienkiego materiału, która nie miałaby jakiejś takiej podszewki bardziej obszernej, to na przykład można byłoby wtedy zobaczyć nasze ramionczka od gorsetu, skoro tu już nie ma tych piekielnych ramionczek, to odpada nam ten problem. I gorsety coraz bardziej zyskują na popularności w kolorowych odmianach. Co jest super, bo w latach 90. dojdziemy do naprawdę szalonych kolorów gorsetów. Trzymajcie się, pojawiają się gorsety, w których na przykład będą wstawki ze skóry. I to jest super. I właśnie, jeszcze jedna ważna zmiana, która następuje. W latach 50. gorsety są krótsze niż w okresie napoleońskim, bo od okresu napoleońskiego gorset po prostu stopniowo się skraca. Dlatego, że już nie ma potrzeby, żeby spłaszczać nam brzuch tak bardzo, żeby spłaszczać całą sylwetkę, żeby była ona taka kolumnowa, bo i tak pojawiają się halki, które ukrywają cały wylewający się dołem brzuszek. Zatem gorset może być taki coraz ładniejszy kształtem na pewno, może być coraz krótszy i w latach 60. również te gorsety ulegają znowu kolejnemu skróceniu, bo w latach 50. one i tak już były takie dość krótkie
w standardzie tym wcześniejszym oczywiście. A tutaj znowu jest kolejne skrócenie, które zostaje zniwelowane latami 70. i tym, że w czasie pierwszej turniury i w okresie przejściowym między pierwszym a drugim turniurem popularne były sukienki. Nie gorsety. Gorsety oczywiście też. Sukienki, które przylegały dość mocno do sylwetki, zwłaszcza z przodu, więc wszelki wylewający się brzuszek byłby bardzo widoczny i bardzo nieestetyczny. Dlatego lata 80. dają nam gorsety z bryklą łyżeczkową, które zagarniają ten brzuszek tak jakby do środka. I uzyskujemy dzięki temu taki ciekawy efekt trochę wypukłego brzuszka, który jest dość modny w tym okresie, więc znowu kolejny plus. I teraz w tym momencie witamy moje ukochane lata 90., które przynoszą nam niezwykle kolorowe, niezwykle piękne i fantastyczne gorsety. To jest moment, w którym z gorsetami, jeżeli chodzi o samą ich formę, nie dzieje się aż tak dużo. Ale również jest to moment, w którym tkaniny, z których się szyje, są najbardziej ekstrawaganckie, najbardziej niesamowite i kunsztowne. Lata 1900, czyli moje ulubione lata w historii mody XIX wieku, które są najbardziej cool, nie kłóćcie się, bo one są najbardziej cool, sprawiają, że mamy nowy typ gorsetu, nową sylwetkę. Pojawia się tutaj gorset typu S-band, czyli w kształcie litery S, gorset secesyjny, jakkolwiek tutaj go chcemy nazywać. To jest typ gorsetu, który znowu zataczamy koło w historii mody, bo moda lubi się powtarzać. Jest to gorset, który, tak jak gorset z początku wieku XIX, gorset napoleoński, jest prosty z przodu, zupełnie. I tutaj jest właśnie celem to, żeby uzyskać sylwetkę, która będzie z przodu jak najbardziej prosta, tylko że tutaj nie pionowa, tylko pochylona. Nie mamy raczej kolumny, tylko właśnie literę S. I to nie osiągniętą dzięki różnym dziwnym kształtom, które ten gorset mógłby przybrać, gdybyśmy chcieli, ale dzięki temu, że pochylamy się do przodu za pomocą tego gorsetu. Bo kiedy dołożymy sobie jeszcze poduszeczkę na biodrach, która sprawi, że będziemy z tamtej strony bardziej obszerni i gołębią pierś, która sprawi, że będziemy z tej strony bardziej obszerni, to ta sylwetka w kształcie litery S jak najbardziej staje się osiągalna i możliwa. I właśnie, tu jest ciekawa sprawa. Kojarzycie na pewno te ryciny, które pokazują nam, jak zmiażdżone są ludzkie narządy w gorsecie. To nie jest prawda, tak się nie dzieje. Bardziej narządy miażdży ciąża. To one powstawały w tym okresie, mniej więcej, bo owszem, pojawiali się lekarze, którzy mówili, że kobiety nie powinny nosić gorsetów, ale biznes to jest biznes i twórcy gorsetów w kształcie litery S chcieli, żeby te gorsety się sprzedawały, więc pojawiła się nowa moda, nowy typ gorsetu, gorset zdrowotny, moi drodzy. Który miał sprawić, że w naszym nowym gorsecie już nic nie będzie miażdżone. To nie jest prawda, bo jeżeli cokolwiek miało być miażdżone, to byłoby miażdżone tak samo, ale po prostu nic nie było miażdżone. W sensie, nie tak na pewno, jak wszyscy myślą, bo po prostu narządy, wiecie, one się trochę przesuwają i tyle. To jest wszystko, co się dzieje ewentualnie, a tak naprawdę to i tak nie w ten sposób, który to jest pokazany na rycinach, obrazkach, zdjęciach czy czymkolwiek innym, co moglibyśmy sobie tutaj wstawić. Bo to nie jest tak, że nagle mamy żołądek po prostu przy pęcherzu, nie? W sensie jest w porządku, nic strasznego się nie dzieje. Podczas ciąży kobieta ma narządy w dużo bardziej dziwnych lokalizacjach, więc... A za to propaganda wyszła. Bo dzisiaj myślimy, że gorsety po prostu to był najgorszy element, jakikolwiek mógł istnieć w historii mody. Po prostu taki złoczyńca, nie? Co przychodzi i podżyna gardło w nocy. Tak było. I wiecie, jeżeli cokolwiek jest przesuwane i miażdżone najbardziej, to jest ciałko i ewentualnie mięsko, ale też nasze mięśnie sprawiają, że jednak to nie jest tak, że tam te, nie wiem, fiszbiny wchodzą w wątrobę czy coś. Nie jest tak. To tłuszcz się przesuwa, to jest to, co się przesuwa w gorsecie i on też gdzieś tam sobie jakieś lokalizacje znajduje. Bo wiecie, kojarzycie też na przykład takie odgniecienia od poduszki, co się pojawiają na twarzy albo od kołdry na ciele, nie? No, to wiecie, pościel zabija, nie? Naprawdę. No i właśnie, kolejna kwestia. Skoro gorset miał spłaszczać nam brzuch, to sprawiało to oczywiście, że znowu był on dłuższy. I to znowu jest okres, w którym sylwetka gorsetu jest moją ulubioną, bo to jest w ogóle moja ulubiona epoka, więc ja się będę kłócić, nie? I zachodził on troszeczkę na biodra. Jeszcze ciekawa kwestia jest taka, że pojawiały się podwiązki do pończoch, które możecie kojarzyć ze zdjęć tych gorsetów na przykład, bo to był
bardzo popularny element, który dodawano do gorsetów, który tak naprawdę wcale nie był konieczny, bo można było stosować zwykłe podwiązki, tak jak wcześniej, no ale wiecie, moda. Bo czy one są wygodniejsze dzięki temu, że mamy te podwiązki, czy jest lepiej niż było? No, moim zdaniem jest podobnie, ja za bardzo takich podwiązek szczerze mówiąc nie lubię, bo nie wiem, jakieś mi jest zawsze niewygodnie jak siedzę. Ale mieliśmy takie połączenie pasa do pończoch i gorsetu w jednym. Druga połowa pierwszej dekady XX wieku. Jezu, lubię to połączenie, po prostu więcej cyferek się nie da w jedno miejsce wstawić, nie? Nie da się. Więc okres ten znowu spowodował, że mamy pewne zmiany w sylwetce. Bo już nie jest potrzebny ten gorset w kształcie litery S, bo zależy nam na tym, żeby sylwetka była kolumnowa. I tutaj w tym momencie pojawiają się gorsety dłuższe, które raczej spłaszczają nam biodra niż je eksponują, w przeciwieństwie do poprzednich gorsetów. Nie ma takiej konieczności, żeby talia była aż tak wąska. I oczywiście te gorsety z popularnością rosną w latach nastych. Do momentu, aż przychodzi pierwsza wojna światowa i zwiększa się zapotrzebowanie na stal, więc trzeba marnować ją na coś innego niż fiszbiny, bo musimy robić kule do broni. Ja bym wolała jednak, żeby te gorsety, wiecie, ja już mogę nosić ten gorset na co dzień, ale jakby tych wojen nie było, to ja się mogę zgodzić na to. Chociaż teraz, jak mam bombę atomową, to kto wie, ile tam jest stali potrzebne, pewnie mniej niż na froncie. Dobra, to teraz jak ktoś się zna, z czego się robi kule do broni? Ze stali czy nie? Bo w sensie ja tak właśnie nakłamałam, nie? Ale czołgi się robi ze stali, więc... W związku z zapotrzebowaniami wojennymi zmniejszyła się popularność gorsetów, ponieważ stal używana do produkcji fiszbin potrzebna była na froncie. To z czego się robi te kule? Bo ja nie wiem. W sensie jestem debilem, jeżeli chodzi o militaria, bo się na tym nie znam, nie interesuję się tym. Jak ktoś mi opowie, to ja będę bardzo zachwycona, więc proszę, żeby mi dać znać w komentarzach, z czego się robi amunicję? Bo ja nie wiem. A kule armatnie z czego się robiło? Czy ja muszę zaprosić kogoś, kto się zna na uzbrojeniu, żeby mi opowiedział? Jak ktoś... Wiecie, jesteśmy w kontakcie w razie czego, nie? No ale dobrze. Przyszła ta pierwsza wojna światowa, metal poszedł na uzbrojenie. To w takim razie, co się stało z tymi gorsetami? Czy one zniknęły? Czy nagle kobiety stwierdziły, że one już ich nie chcą? No, nie. Dlatego, że w latach 20. przybrały one po prostu inną formę. Bo owszem, są kobiety, które naturalnie mają taką sylwetkę, że mogą idealnie wyglądać w latach 20. w tych ubraniach z tego czasu. No, ale nie wszystkie. I część na przykład chciała swoją sylwetkę poprawić, nosząc chociażby pasy do pończoch, które bardzo mocno otulały ciałko i sprawiały, że stawało się ono bardzo wysmukłe. I no, tam również można było wsadzić fiszbiny. A później na przykład przychodzi nam New Look Diora. I tam też są potrzebne gorsety, żeby osiągnąć taką sylwetkę, jaką chciano osiągnąć. I dzisiaj nosimy gorsety. I na ślubach się nosi gorsety. I na koncertach niektórzy noszą gorsety, takich wiecie, na Castle Party czy coś. Dużo osób tam nosi gorsety. Czy takie kusidełka, wiecie, ze sklepów z bielizną czy z sex shopu. Albo bielizna modelująca, która jeszcze bardziej uciska wszystko niż taki gorset, który jednak pozwalał temu ciału gdzieś się wylać. To co? Te gorsety to one takie, wiecie, zabijały, nie? Nie? Bo dzisiaj nie nosimy szpilek. Czy wielu innych rzeczy, na przykład spodni z dziurami przy minus 5 stopniach i potem mamy reumatyzm. No, to co? Opowiedziane to do domu. Więc podsumowując wszystko, co powiedziałam dzisiaj, gorsety były noszone przez z górą 500 lat. Nie zabijały, ale o tym sobie porozmawiamy innym razem. W ciągu XIX wieku gorset przeszedł naprawdę długą i bardzo ciekawą ewolucję i bardzo mocno wpłynął na kształt dzisiejszych gorsetów, które znamy chociażby z sukni ślubnych, czy z po prostu doświadczeń z nimi, jeżeli ktoś gorsety nosi, nie w kontekstach rekonstrukcyjnych. Wpłynęły mocno na historię mody i równocześnie odzwierciedlały to, jak moda wyglądała, bo nie da się opowiadać o modzie, o ubraniach zewnętrznych bez opowiadania o ubraniach spodnich, czyli o bieliźnie, o wszelkich formach halek i tak dalej oraz o gorsetach, które chyba najbardziej kształtowały ciało i najbardziej nadawały mu pożądaną sylwetkę. Myślę, że to było główne zadanie gorsetu,
No i oczywiście podtrzymywanie biustu, poza tym dręczeniem kobiet, nie? No to też to ważne zadanie, które miał. To myślę, że na tyle. Jeżeli macie jakieś pytanie o ewolucji gorsetów w XIX wieku, o same gorsety czy cokolwiek, to napiszcie. Postaram się odpowiedzieć w komentarzach. A jeżeli chcecie, żebym nagrała, jak gram w Ringfit w gorsecie, żeby pokazać wam, że się da, to też mogę to zrobić, bo nie liczcie na to, że ja będę biegać w gorsecie, bo ja nie jestem w stanie biegać bez gorsetu, a co dopiero biegać w ogóle. W gorsecie będzie mi tak samo źle jak bez, to nie ma różnicy żadnej, czy ja się zbłaźnię w gorsecie, czy się zbłaźnię po prostu. Ale w Ring Fit mogę zagrać, czy spróbować pouprawiać jakiś inny sport. Mogłabym pójść na jazdę konną w gorsecie, ale to w tym momencie będzie dość kłopotliwe, dlatego że po prostu przez pandemię nie mam możliwości, żeby chodzić na jazdę konną. Jeżeli chcecie, żebym coś takiego nagrała, to nie ma problemu, mogę to zrobić. Jeżeli chcecie, żebym nagrała jeszcze jakiś odcinek o gorsetach, poza tym, o czym już powiedziałam, czyli dlaczego gorsety nie zabijały i o gorsetach męskich, dziecięcych i ciążowych, no i w tym filmiku, który był teraz, to piszcie, postaram się wszystko zrealizować, co tam będziecie chcieli. No, i gorsety są fajne, pamiętajcie. To do zobaczenia. Więc lata 40. przynoszą nam wreszcie...